Poza boksem Clay miał jeszcze jedną wielką namiętność. Długie godziny spędzał przed jasno oświetloną wystawą salonu Auto Kaiser. Ze wszystkich wystawionych pojazdów interesował go tylko jeden. Największy i najbardziej okazały model Cadillaca. Rozpłaszczywszy nos o szybę, jak zaczarowany podziwiał ten wspaniały wóz i, nie bacząc na swój wiek, zapewniał wszystkich, że kiedyś kupi sobie taki samochód za pieniądze zarobione w ringu. Tymczasem obok $4 u policjanta zarabiał jeszcze drugie 4, ale na razie ciągle nie wystarczało to na najnowszy model Cadillaca. Te dodatkowe 4 baksy dostawał od znanego milionera, Williama Reynoldsa, u którego pracę znalazł mu Joe Martin. Któregoś dnia podszedł do Cassiusa podczas treningu i powiedział: słuchaj, chłopcze, potrzebujesz kogoś, kto by się zajął w przyszłości twoją bokserską karierą. Znalazłem kogoś takiego. Nazywa się Reynolds i ma więcej szmalu niż trzymają w Fort Knox. Jego rodzina rządzi całym biznesem metalowym. No wiesz, ta stal Reynoldsa, garnki Reynoldsa, patelnie Reynoldsa, wagony Reynoldsa. Rozmawiałem z nim o tobie i chcę ci pomóc. Być może zostanie nawet twoim menadżerem. Będzie czekał na ciebie jutro o 18. Dom Reynoldsa znajdował się w najeleganczej dzielnicy Louisville, w środku okolonej zielonym żywopłotem ogromnej posiadłości i przypominał Cassiusowi siedzibę Rheta Butlera z Przeminęło z wiatrem. Trzypiętrowy, opleciony bluszczem, z szerokimi schodami wiodącymi do przestronnej werandy